Witamy serdecznie, idziemy do kina. Wczoraj widzieliśmy w tym samym stroju, ale dzisiaj mam też nerkę, którą boksowałem niedawno, trochę kiepsko wyglądam, bo to w ogóle do mnie nie pasuje, taki w ogóle subiksowy styl. Idziemy właśnie do kina na Jokera. Zaraz powiem wam jestem teraz. Przed filmem, to może pierwszy powie Adaś. Tam z tyłu my puszczaliśmy drona, teren dosyć znany. Jak wrażenia? Czego oczekujesz od produkcji DC w tym wypadku? No to po trailerach chyba to bardziej będzie nie film pod walki, taki inny, tylko będzie taki historia Jokera, nie wiem jak powiedzieć. Tak, to będzie bardziej taki kryminał. Kuba Jeleń, pozdrawiamy, powiedział, że niestety w naszym wypadku to nie jest nasz content, nie jest nasz w ogóle, to nie jest nasza kategoria kina, na którą byśmy się normalnie udali, bo nie jest to typowe kino superbohaterskie, ale polecał jeden youtuber, Dafuk, który powiedział, że film spełnił jego oczekiwania, że tego oczekiwał właśnie Jokera. Ja trochę tak przeczuwam, że Adaś może nie zrozumieć inwencji filmu, ale ja też mogę nie zrozumieć z kolei, więc tutaj jesteśmy porówno. Zobaczymy jak wypadnie Joker, bo ogólnie teraz jakiś jest zapowiedź jakiegoś filmu kolejnego z DC, gdzie Harley Quinn występuje w roli głównej, więc, ale to jeszcze będzie chyba za pół roku dopiero, ale czekamy, idziemy. Niestety, ale do filmu zostało 17 minut. Najprawdopodobniej zejdziemy zakupić przedmioty w postaci spożywczości w P1, a za nami galeria. Galeria, pusto. Ale to musi być. Trochę się pozmieniało. Adaś pokoje i ja już nie mogę doczekać filmu Gwiezdne Wojny. Do Rise of Skywalker można, są już plakaty, a tam pójdziemy w bardzo ogromnym gronie, tak jak na Endgame. Pójdziemy właśnie z Zolą, tak? I z Ignaciukiem oczywiście. Ona wzięła 40, ja mam dychę twoją tutaj. No niestety schody odmawiają posłuszeństwa, musimy iść drugą stroną. Schodzić pieszo. Adaś mówi, że są ogromne klejki, natomiast jest zwykły dzień pracy, pracujący, więc szukamy czegoś. To dużo czasu jest. Wygubię 100% pomelo. Pomelo 100%. Nie. Dobra, herbata była zdrowa, Adaś tutaj co wziął? Chipsy na film? To było kawę. Się bierze na film. No raczej się bierze to na film. Na grybunkę. Włączył sobie Jokera, żeby trochę się zapoznać przed jakby z filmem. Okej, z tego co widzę, to chyba nas wpuszczają już do kina. Także. A masz ten? Masz biotę? Joker napisy. Is it just me, or is it getting crazier out there? You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? Just go before you make a fool of yourself. I didn't know if I even really existed. But I do. Chodzimy.
No zaraz zrecenzujemy Albiersza w Łodzi. Które już wychodzimy z kina? Znaczy, jak podobał film? Może głośniej porozmawiamy poza terenem, ale generalnie zgodnie z zapowiedziami i recenzjami film wypadł dosyć nieźle, bo dobry aktor grał w sumie. Wcielił się w tą rolę Jokera. Trochę psychiczny film, można powiedzieć, bo... No, taki kryminał, no. Ja nie przypadam za tym gatunkiem. A, i Adaś mówi, że jedna rzecz się nie zgadzała z prawdą, że rodziców Batmana nie zabił jakiś randomowy klaun, tylko sam Joker. Tak było w komiksach, a tutaj... Nie, był mały Batman. Tak, ten Bruce coś tam, tak? Taki typa mały, ten... Tak, no. No i to, że zrobili tego reprezentanta tego programu, show, to się już domyślałem. No i dostał broniec znajomych z pracy. Nie, film był drugi, bardzo długi, 120 minut, ponad, chyba 122. No dokładnie. Długie były reklamy i te reklamy były takie mało tematyczne. Nie wiem, czy to specjalnie tak chcieli zanudzić przed seansem. Nie wiem, ale widzę, że galeria trochę w większym składzie już, jak wyszliśmy. Zaraz autobus, będziemy lecieć. A to się stanę takie wybami. Tak, już. A to już jesteś w domu? Dobra, wychodzimy z galerii. Tu jest Adaś, rozmawiam przez telefon. Film, tak jak sam nazwa wskazuje, raczej powinien być w kategorii wiekowej, no bo no, kryminał, tak. Dużo strzelanin. Trochę zamulał na początku, ale miał przesłanie takie, żeby wprowadzić tą postać uniwersum. Mógł ten film pojawić się wcześniej, bo mu trochę... Jakby osadzał się w latach 90, tak? Więc jakiś czas temu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Adaś by się z chęcią wypowiedział, ale no niestety... Mama pracuje do 23. Wrażenia po filmie. Zajebiście film. Jak dla mnie, no. To początek był zjebany. Strasznie, był słaby. Taki nudny po prostu. Ale koniec był strasznie spoko. No właśnie, i to robi różnicę, że to się tak stopniowo rozkręcało i potem na koniec Joker tam... Cała godzina filmu nie polegała na niczym, że ten Joker po prostu miał depresję i takie rzeczy. Tak, chodził tam na... Tylko to przez pierwszą godzinę. Tak, ale wiele mordów z takich, jakie popełnił, to też się odbiło negatywnie na wszystkim. Znaczy zyskał ostatecznie poparcie u ludu strajkujących klaunów innych. Stracił pracę, więc był pogrążony w takiej apatii, można powiedzieć, ale wyszedł na ludzi, ale nie w tym pozytywnym sensie. No po prostu poznaliśmy jego historię i... ale wiadomo, to... W tym filmie to było trochę przeciwnie tylko Marvelu, zwyczaj Marvelu, jakiś film. Zawsze są jakieś takie śmieszne akcje, tak. A tutaj nie by był komikiem ten Joker, ale teraz coś takiego nie było.